Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Rimworlda z modyfikacją Zombieland. No i w dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu będziemy kombinować, jak przeżyć tutaj na 110 sposobów. I ogólnie najwyraźniej się pokłócili, będą się obrażać nawzajem. Czemu nie? Jesteś jedyną osobą, którą możesz pogadać i ty masz zamiar go obrazić tak dosyć hardkorowo. Nice! W razie mieliście relację 100 do 100 i wszystko zepsułeś. Wszystko twoja wina. No cóż, 100-100. To oni prawie małżeństwem zostali. A, bo to źle wyglądało. Ale na szczęście oni nie są gejami, więc no. Szczęście. Wiadomo. Wiadomo co chodzi, nikogo nie chciałem obrazić. Sorry, bardzo jakoś tak wyszło. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku ogólnie chciałbym zrobić ten tunel do końca, mieć wyjście. Wejście ewakuacyjne, a mieć szansę wychodzić na zewnątrz w innym miejscu niż tylko tędy. Z powodu tego, że teraz jest 88 zombie na mapie i ja najzwyczajniej w świecie potrzebuję mieć jakąś szansę ucieczki. O Jezu, tutaj tank idzie, taki perfidny tank. O mój Boże. Nie wiedziałem, że to już może przyjść tutaj. Właśnie jeszcze atakuje coś. Okej, to by było ciężkie do zabicia. Ale tak, jedno wyjście zrobimy z tej strony. Potem jedno zrobimy z tej strony. I jedno najchętniej zrobimy tutaj. Zrobilibyśmy takie mały przedsionek. Tak mi się wydaje, że taki mur byśmy zrobili. Tam byśmy, wiadomo, mogli odkładać jakieś rzeczy i tego podobne. Ale najważniejsza rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, to jest zbadać do końca panele słoneczne i ogarnąć miejsce, gdzie moglibyśmy otworzyć szyb, rzucić tam panel i ogarniać grzejnik. Grzejnik będzie ekstremalnie potrzebny, bo ja też nie chcę wychodzić tak często na zewnątrz, żeby zbierać drewno i wiecie, ryzykować życie ludzi, tylko wyłącznie, żeby mogli się ogrzać. To jest bardzo słabe, więc no najchętniej bym właśnie tutaj poszukał. A cienki dach skalny nie jest trudno rozwalić, bo wystarczy, weźmiemy sobie tutaj ignoruj obszar dachu, byśmy to zaznaczyli sobie tutaj, to możemy bez problemu tutaj zobaczyć. Czyli tak, tutaj mamy jedną kropkę, tutaj mamy podwójny. Tylko panel słoneczny jest bodajże 3x3. Trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie będzie właśnie 3x3 klatki. Wtedy dopiero moglibyśmy coś kombinować. Czego mi się wydaje, tutaj nie powinno być nic. Dlatego proponuję, żebyście tutaj wykopali. Ten zombie próbuje za wszelką cenę rozwalić moje drzwi. Mnie się to bardzo nie podoba. No tak, patrzcie, ten tank ciągle idzie, jara się idzie. Co za poryb. My mamy z takim czymś walczyć teraz. W ogóle idzie i rozpala wszystko wokół. Dobrze, przynajmniej to wolne jest. Dobra, a mam jakiegoś górnika może, który jest dostępny w tym momencie. Utru, przepraszam, nie bardzo. A przybiegnij tutaj, rozwal tę skałę i sprawdzimy, czy tam faktycznie coś jest. Jeśli jest to wolny teren, jesteśmy tak naprawdę uratowani. Wystarczy, że tutaj pozwalimy tylko to. Zostawimy tam panel i tyle. Możemy sobie światła zrobić, możemy wszystko tak naprawdę, bo będzie nas stać na to. A więc obszar. Kurde, to jest. Brakuje jednej kratki. Cholera jasna. A tutaj? Tutaj moglibyśmy tą ścianę rozwalić jeszcze. Więc wykopcie mi to. Musielibyśmy też rozwalić te drzwi. W sumie to by było otwarte. No cóż, taka sytuacja, musimy sobie radzić niestety. Duże ryzyko załamania, kto? Utru. Znieważony. Futro zmarły osoby, okej, to możemy ci zrzucić. To jest naprawdę ci niepotrzebne, zresztą ty chyba też, co nie? Futro martwej osoby, więc zdecydowanie to z ciebie też zrzucimy. No to jest wystarczająco dużo temperatura, żeby chłopaki mogli biegać bez wykrzyku tam żalu i bólu. A i najwyraźniej poszedł się położyć, niech będzie. Patrzmy, jak tam z badaniami stoimy, 222 punkty. Więc powoli, powoli do przodu. Widzę, że zombie łapią agro już dosłownie przez ściany. Więc no, i słyszę, że ten Sean jeszcze żyje. Jak? Tarczy nie ma przynajmniej, ale on idzie i dosłownie rozpala wszędzie wokół ogień. Wow. Jakim cudem mięso nie jest w stanie się rozpuścić w takiej temperaturze przez tyle godzin?
Nie mam pytań. Może jest zbudowany ze stalinią, to dlatego. Dobra, rozwal te drzwi. Postawimy tutaj ścianę, powiedzmy, z piaskowca. W taki sposób. Musimy to lekko odizolować. Okej, i od razu byś tutaj postawił te drzwi. No więc anuluj to i postaw te drzwi. I damy sobie tutaj obszar, usuń dach i rozwalisz ten kawałek. Okej, utrób przyszedł. I mamy otwarty dach. Jej! Teraz czekamy na panele słoneczne, no i jesteśmy ustawieni. Tylko żeby teraz nie zepsuł tutaj nic. Proszę pa karawany, co wy chcecie? Zioło lecznicze razy 100. Chcecie 1000 dolarów za to. Nie jestem w stanie tego zaoferować nawet. Więc nic nie poradzę. W sumie mogłyście schować ze środka bądź hipotermię lekką. No właśnie, ogrzej się trochę. Muszę potem dokończyć to po prostu. Na spokojnie. A tutaj dread powoli, tak jak mówiłem, ciśnie z badaniami. No i wszystko powoli do przodu idzie i coraz w sumie lepiej to wygląda. Ta kolonia i tak wygląda, jakbyśmy mieli tutaj, wiecie, nasrać i to wysmarować. Ale no cóż, nic nie poradzę na to. Jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. No dobra, mamy niezadaszone tutaj. Więc bez problemu panel słoneczny tutaj powstanie. Jak tylko dread to zbada. No i tyle, chyba mamy sytuację ogarniętą mniej więcej. Teraz pytanie, ile mamy metalu? Wystarczająco, mam nadzieję. Komponentów 4 sztuki, ale tutaj mamy jeszcze całe złoże. Więc gdybyśmy to sobie rozwalili, no to wiadomo, mielibyśmy wystarczająco dużo ilości surowców. Więc o to się nie martwię. Jasno, ale raz tymi zombie. Uuu, aż gra zlogowała. Ile tego wylezie? 128 zombie. To brzmi zachęcająco. Chyba nic z wyjścia ewakuacyjnego. O mój Boże. Dobra, wylazło tego jak glist po deszczu. Dobra, więc chłopaki, macie przesrane ogólnie. Nic nie poradzę, po prostu jesteście martwi dosłownie, jak wyjdziecie na zewnątrz. I tak mam ustawione tylko i wyłącznie to, że zombie atakują drzwi. Jak już będziemy chcieli kończyć tą serię, to ustawimy, że zombie będą byli wszystko. Wtedy wydaje mi się, że przez skały nawet będą lecieć, byle się dostać do nas. Więc to może być nawet ciekawe. Możliwość atakowania obozu. Ja nawet nie mam zamiaru wychodzić z tej kolonii, więc no. Gro, wyluzuj trochę. Au. Mamy tylko 37 racji tutaj. Nie, możemy mieć nawet problem z jedzeniem za niedługo. Jest 9 dzień zimy, no w sumie tak długo wytrzymaliśmy. Patrzymy, jak ta sytuacja dalej będzie wyglądać. Tam mamy pemimkan jeszcze, więc to starczy na całkiem dużo czasu. Moglibyśmy w sumie papkę zrobić, ale oni wtedy będą dostawać minusowe punkty na stroj. Naprawdę bym tego nie chciał. Z powodu tego, że oni będą dostawać załamań nerwowych, a w tej sytuacji naprawdę każda minuta jest cenna. Więc nie możemy pozwolić na to, żeby oni marnowali czas na byle co. Prawda, no muszą rozrywkę sobie podnosić co jakiś czas, dlatego mają tutaj, wiecie, cokolwiek i rozrywkę, a nie, że pracę i rozrywkę. A właśnie chodzi o te same załamania nerwowe. Musimy jak najmniej tego mieć w tej kolonii. Bo wtedy potem albo ich relacje spadają, albo nastrój ich spada, bo wiadomo. Dzieją się różne rzeczy. Czy ten tym się w końcu spalił, czy nie? Chyba spalił. Ogólnie stały całe pole spalone i w końcu chyba płomień go pochłonął. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo wyszedł z mapy. Też tak może być. Oh. Okej, czemu nie? Zapraszam. Co mi zombie zgarniecie do siebie? Mam nadzieję, a nie do mnie. Skąd atakujecie? Z góry. Absolutnie nie otwieracie tego szybu, bo wszyscy zginiemy. Będzie kompletnie po nas. Widzę, że ten typ atakował coś z tyłu. Nice! Zatrzymajcie się w najgorszym możliwym miejscu. To brzmi jak dobry plan. A jak jest ta fala zombie tutaj? Czy pszczoła to przeżyje? Dostał po ryju. Pięknie. Bigo! Bigo! Zabij! Pięknie. Dobry ty, teraz go zjedz. Zasłużyłeś na to.
Karma go zabiła. Chciał zaatakować mnie, a sam zginął. O, typie, ty uważaj, bo gruby na ciebie idzie. On cię zje w całości, nawet nie przegryzie. Niom. Ty wiesz po typie. Zostałeś ugryziony, to już sami zombie. Nawet się nie bi. Zatykające drzewo. Nice. Okej. Więc te typy uciekają stąd. Wybornie. Więc takie ataki to ja mogę mieć co dzień. Darmowe surowce będą nam tutaj przychodzić. Darmowe surowce będą nam tutaj przynosić. Jakieś psychic. Głowa mu odpadła. O, a ten zemdlał. Zjadł głowę, uznał, że to troszkę chyba za dużo. Yeah. O, handlarz. Perfekcyjnie. Oni też zginą. Chociaż może z tym handlarzem byśmy faktycznie mogli coś pohandlować, a nie użyć ich tylko jako mięsa armatny. Ale, co ja tam wiem. Dobra, Dread, ja lubię jak ty tutaj gotujesz w ogóle, ale potrzebujemy jednak panele słoneczne, tak natychmiast. Mam coraz mniej drewna, czy w sumie nie ma tragedii, ale i tak wolałbym mieć tutaj większe zasoby tego surowca. No, zombie goni. Tam macie całe stado tego gówna. Uważajcie lepiej. A w tą torunkę i to... się dzieje! Się dzieje! I teraz wszystkie zombie na nich biegną. I to ja lubię widzieć. No. W ogóle AK chyba słyszę gdzieś, który z nich ma. Tak, wejdźcie w tą całą hordę zombie. Nic wam się nie stanie, przecież to jest bezpiecznie. Nic wam nie będzie. Macie takie karabiny, że naprawdę. Czujcie się bezpieczni. Pięknie, wystrzelałem tutaj wszystko. Okej. Wyczyścili mi mapę. Tak po prostu. Co tym będzie zatem? Chociaż naprawdę dużo bym dał, gdyby ktoś z nich zginął, bo naprawdę dobrą broń mają. Tutaj mamy karabin policyjny najwyraźniej. W sumie wiecie co? To jest chyba bardzo dobry moment, żeby tutaj zrobić ścianę. Coś tak czuję. Więc chyba skorzystamy z okazji i wyjdziemy na zewnątrz, tutaj postawimy tę ścianę. O, da nam bardzo dużo strategicznej osłony, tak naprawdę. Tutaj byśmy musieli coś takiego walnąć. Więc teraz wejdziemy sobie tutaj, budowniczy wszyscy na priorytet. Otwieracie mi to. Rozwalacie mi tą ścianę. I ty biegnij tutaj. Teraz zobaczmy, czy tutaj żadnego zombie nie ma. Chyba nie. Więc jeszcze włączymy ten generator. Okej, włączmy go. Okej. I wychodzimy na zewnątrz. W sumie źle zrobiłem, bo teraz musicie biec po żelazo jeszcze. O, więc zajmij się pracą. I ty zajmij się pracą tego obiektu. Tylko, że tutaj jeszcze... O, coś takiego. I bini się po metal. Póki mamy osłony od kawalerii, czuję się całkiem bezpieczny. A wiadomo, ściany bardzo się przydają, szczególnie ten teren tutaj. Okej, działka też bardzo pomagają. Dread, gdzieś ty uciekł? W którą ty stronę pobiegłeś? Zajmij się tutaj budowaniem tego. Gdzieś w krzaki rzucił metal i jest zadowolony z życia. Okej. O, ciągle słyszę, że coś tam walą. Okej, póki tutaj są handlarze, musimy przenieść jak największą ilość tego metalu. Żeby zbudować te ściany do końca. To widzę, że oni przenoszą po 8 fragmentów metalu i są zadowoleni z tego, co robią. Dread, co ty odpierdzielasz? Okej, nie mam najmniejszych pytań ogólnie. Co tu się właśnie stało? Okej, Utru, ty nie będziesz jadł. Biegniesz tutaj, zajmij się pracą. Widzę, ty handlarz ucieka. Teraz albo nigdy. Okej, tam handlarze ciągle walą do zombie. Bardzo dobrze. Tutaj widzę, że mało mi się zepsuł. Zepsuł, kurde. Ja to powiedziałem. O, zdechł, po prostu. Został zabity. Najwyraźniej i postrzał własny. Nice, okej. Usta wojenna, jakaś tkanina, czapka wspaniała, co my tu tam? Czekoladę mamy, o kurde. Zaszalejemy w nocy. Dobra, ty dawaj to szybko tam i... Słyszę zombie, dobra, uciekaj mi stąd. Nie, tutaj chodź. Co ty robisz? Czemu? Czemu? Dobra, chrzanić to, idziecie tutaj. Tylko nie strzelajcie do swoich, biegnijcie do środka. Olejcie to, olejcie to.
Uciekaj, uciekaj, Dread, uciekaj, uciekaj, ty już rękę straciłeś. Tyle ci wystarczy. Do środka. Okej, te zombie leży. Dobra, chyba jest spokój, więc wychodzicie z powrotem. Nie, jednak nie jest spokój. Stawcie się tutaj. Zabijcie to ścierwo, co idzie w tym kierunku. Okej. Pomijcie mi tutaj teraz. Potrzebujemy tą benzynę najchętniej. To jest dosyć bardzo ważne. To. Będziemy mogli zrobić generator, który bardzo długo będzie się utrzymywał. Nie będziemy musieli go tankować przez tydzień, jak nie dłużej. A szczególnie, że tu jest 307 sztuk tego. Więc to nie będzie problemu to ogarnąć. Okej, więc bierz to. Wszystko, co tutaj jest. Dobra, utru. Chcesz transportować tym badziew? Dobra, bierz go. I uciekaj. Zostawimy to wyro, bo to jest naprawdę niepotrzebne. Dread do środka. Wszyscy lecicie do środka. Z Redwooda jest to krzesło i takie w stanie złym, więc olejemy to. A mięsko zawsze się przyda faktycznie. Dobra, tutaj do środka. Tutaj mamy dokładnie 10 godzin energii, ale to wyłączę, żebyśmy mieli osłonę w przyszłości. No i wyjazd stąd i zamykacie drzwi metalową ścianą. Cyk i zajmie się prasą. Ale gdzie ty idziesz? Wracaj. Nie, 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 nie. Tępek, dzidy. Nie używasz tego. Dread, zajmie się pracą teraz. A tak na pełnym speedzie, proszę cię. I ściana jest gotowa, okej. Okay. Zjedz sobie czekoladę, zjedz sobie co tylko chcesz. I w razie chcesz i spać. Jak ci będzie. Okej, okay, więc skoro mamy benzynę, możemy zrobić generator. Albo zrobić panel słoneczny. Możemy w sumie zrobić to i to nawet. Byśmy bardzo chcieli. Panel Okej, czyli panel słoneczny jest 4x4. Wielkie to bydle. Cholera, czy my teraz znajdziemy takie przestrzeń w ogóle gdzieś tutaj w pobliżu, żebyśmy mogli panel postawić? Moglibyśmy tutaj kopać, szukać tego terenu, gdzie to drzewo leży. Wtedy mielibyśmy największą szansę wybudować tam panel. Tylko pytanie, czy tam przypadkiem zombie nie będą się respić. Jeśli będą, no to troszkę słaba sytuacja. No bo wiadomo, zombie będą po prostu po domy sobie chodzić. To by było bardzo niefortunne. Będą się rodzić od środka tak jakby. Dobra, na mapie znowu jest 88 zombie, więc no ciężko było teraz wyjść na zewnątrz. Czekamy na kolejnych handlarzy. Yeah, Dread właśnie zjadł całą czekoladę. Wszystkie 12 sztuk, które było. Warto było. Okej, świetnie. Teraz kopiecie sobie tutaj coś. I będzie. W sumie ja bym proponował, żebyś tutaj prędzej jedzenie zrobił, bo z tym jest większy problem. Więc będziesz kucharzem w tym momencie. Proszę ognisko zdechnąć. Zdechnąć co 16 godzin, to strachu nie ma. Ale teraz pytanie właśnie, czy my chcemy tutaj kopać i szukać tego miejsca, gdzie znajduje się to drzewo? Czy bardziej byśmy chcieli robić generator na paliwo chemiczne. Jest taki problem, że my nie mamy baterii. Musielibyśmy też baterię jeszcze zbadać. 400 punktów to kosztuje, więc no strachu nie ma. Więc no Dread w ostateczności będziesz robił jeszcze to. I w sumie ile my tego mięsa teraz mamy? 104 sztuki. Czy możemy tutaj zrobić dobre danie? Niestety nie możemy. Potrzebowalibyśmy narzędzie do tego. Specyficzne. A dobre danie, czy tam obfite danie, nie, w sumie dobre danie, bo to by było to i kukurydza. Moglibyśmy zrobić z tego dobre danie, co by sprawiło, że oni po prostu by się cieszyli z jedzenia i tak dalej. Satysfakcja z życia by im wzrosła. Ale póki co... Mamy sprzętu. Mawoły będą szukać ludzkiego mięsa. No brzmi ciekawe. Tylko, że one chyba zginą od zombie prędzej niż od nas. No cóż, wiecie co, bo mamy to mięso, one bardzo szybko się zepsuje z powodu tego, że no niestety jest mięso, a tu jest ciepło i mięso nie lubi ciepła, dlatego ja bym proponował, żebyś właśnie zabrał te proste dania i teraz tworzył kolejne proste. Prawda, teraz no będzie mieć trochę tego za dużo, ale mamy przynajmniej 4 dni zepsucie prostego dania. Więc bez problemu będziemy mogli zjeść tamto i jeszcze mięso się nie zepsuje. Więc no oszczędzamy podwójnie tak naprawdę.
I proponowałbym, żebyś podniósł to wszystko i dalej w dalszym ciągu cisnął z zmienianiem mięsa w danie. No i pięknie. 14 prostych dań, które zepsują się za 3 dni. Bez problemu to wszystko zjemy sobie na spokojnie. No, Dredd ma budowanie już na 12 poziomie. Kiedy przychodził do tej kolonii, miał bodajże na 7, jeśli dobrze kojarzę. Bo tak mi się wydaje, że na 7. Bardzo dużo tutaj zrobił, całą podłogę i w zasadzie z otru zaczął robić te ściany. Więc za niedługo pozwolimy im budować wszystkie te meble, wszystkie ściany. A kibelek im zrobimy w ogóle. Będą się bardzo cieszyć z tego faktu. No a w przyszłości, tak jak mówię, będziemy tutaj rozwijać w dalszym ciągu. A chciałem ten panel słoneczny postawić w tym miejscu, ale no wyszło jak zawsze. Niestety panel był lekko za duży i nie jesteśmy w stanie go tam zmieścić, więc no trochę zmarnowanych surowców, ale co ja poradzę. Będziemy szukać tego drewna w następnym odcinku i możliwe, że tutaj będzie wystarczająco dużo miejsca. Możliwość uratowania więźnia, no niestety nie tym razem. Tak więc będziemy kombinować tutaj. Problem z drewnem w dalszym ciągu mamy. Co prawda mamy paliwo chemiczne. Moglibyśmy zrobić generator, kombinować coś z energią już w tym momencie. Coraz mniej paliwa mamy do ogniska. A żeby wychodzić na zewnątrz, to jest bardzo ryzykowne. Musimy całego handlarza dosłownie poświęcić, żeby dwie osoby przeżyły. Musimy zabić całą wyprawę, to powiedzmy 10 osób, które przychodzą do nas, i ich zwierzęta, żebyśmy my w dwójkę mogli przeżyć. Więc to jest bardzo, bardzo ciężkie do przełknięcia, no ale na szczęście jest tylko gra. Gdyby było prawdziwe życie, to trochę słabe było, ale ej. Czego się nie robi dla przetrwania? Jak macie jakieś pomysły, co my tutaj możemy zrobić, walcie śmiało w komentarzach. To jest ostatni film, który nagrywam już, wiecie, po kolei, więc po wysłaniu tego filmu, po publikacji tego filmu, będę mógł użyć waszych porad. Więc jak macie wszystkie rzeczy, które was irytują, co chcielibyście zmienić, to walcie teraz i każdy komentarz będę czytał i na pewno ich użyję. Będę się starał użyć tych porad. No i mam nadzieję, że ta kolonia zacznie jakoś ciekawie wyglądać, bo póki co mamy jedną wielką dziurę i szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy panel słoneczny postawić, więc tak to wygląda. Niestety, przetrwanie 150%. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. Widzimy się następnym razem. O jasne, woda, 128 zombie znowu. Świetnie. Szkoda, że działka nie działają. Trzymajcie się. Cześć.